Witajcie drodzy. Dzisiejsze opowiadanie jest zatytułowane Morto o vivo. Żywy czy martwy? Un giorno d'estate, il nipotino di un famoso scienziato si presentò al nonno. Nella mano che teneva nascosta dietro la schiena, il ragazzino stringeva un uccellino che aveva preso nella voliera del giardino. Con gli occhi sprizzanti di maliziosa furbizia, chiese al nonno: «Il canarino che ho nella mia mano è morto o vivo?» «Morto», rispose il saggio. Il ragazzo aprì la mano e ridendo lasciò scappare l'uccellino che prese immediatamente il volo. «Hai sbagliato», rise. «Se il nonno avesse risposto vivo, il ragazzo avrebbe stretto il pugno e soffocato l'uccellino». Il saggio guardò il nipotino e disse: «Vedi, la risposta era nelle tue mani. La morte o la vita sono nelle nostre mani. Anche le scelte più piccole e semplici che oggi farai determineranno il tuo destino eterno». Któregoś letniego dnia wnuk znanego naukowca przyszedł do swego dziadka. W ręce trzymał, schowany za plecami, ściskał wróbelka złapanego w ogrodzie do specjalnej sieci. Oczy chłopca lśniły przebiegłością, kiedy spytał dziadka: «Czy ptaszek, którego trzymam w ręce, jest martwy czy żywy?» «Martwy», odparł mądry staruszek. Chłopiec otworzył dłoń i wypuścił wróbla, który natychmiast poderwał się do lotu. «Nie zgadłeś!» – zaśmiał się złośliwie chłopiec. Gdyby padła odpowiedź, że ptaszek jest żywy, chłopiec zacisnąłby dłoń i udusił bezbronnego ptaszka. «Widzisz, odpowiedź spoczywała w twojej ręce», rzekł staruszek, patrząc przenikliwie na swego wnuka. Śmierć lub życie wieczne zależą tylko od nas. Nawet najdrobniejsze i najprostsze decyzje podejmowane dzisiaj zaważą na twoim życiu codziennym i wiecznym. Pomódlmy się wspólnie za naszych przyjaciół z Włoch oraz tych, którzy cierpią w tym momencie w okresie epidemii. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Szczęść Boże, do następnego odcinka.